Witam na kolejnym wykładzie, który będzie dotyczył przedsiębiorczości, konkurencji i monopolu. W literaturze neoklasycznej dosyć rozpowszechnione jest takie pojęcie jak niedoskonałość rynkowa, tak zwana niedoskonałość rynkowa. I w zasadzie myślę, że można powiedzieć, że istnieją dwa główne typy tych domniemanych niedoskonałości rynkowych. Z jednej strony to są tak zwane dobra publiczne, z drugiej strony to są monopole. Dobra publiczne to jest taka sugestia, że wolny rynek, czyli ogół dobrowolnych transakcji pomiędzy ogółem konsumentów, producentów i przedsiębiorców, producenty w stanie w sposób efektywny wytwarzać pewnego rodzaju kluczowych dóbr, które posiadają dwie specyficzne cechy, takie jak po pierwsze nierywalizacyjność, po drugie generowanie efektów zewnętrznych. Ja tą konkretną domniemaną niedoskonałością rynkową się akurat w tej prezentacji nie będę zajmował. Akurat w tegorocznej edycji Szkoły Zimowej nie ma wykładu o dobrach publicznych, ale w jednej z poprzednich edycji był. Ja miałem wykład o dobrach publicznych, on jest dostępny na moim kanale na YouTubie, także jeśli kogoś interesuje ten konkretny temat, to zachęcam do zapoznania się. Natomiast w tej prezentacji chciałbym omówić drugi typ domniemanej niedoskonałości rynkowej, który się najczęściej pojawia w stosownej literaturze, czyli te tak zwane monopole. Więc to jest zakwalifikowane jako niedoskonałość rynkowa z tego względu, że nie odpowiada to pewnemu normatywnemu ideałowi obecnemu w literaturze neoklasycznej, czyli stanowi tak zwanej konkurencji doskonałej. Jednym z warunków zaistnienia tej tak zwanej konkurencji doskonałej jest istnienie nieskończonej liczby firm na rynku, bo tylko wtedy, kiedy na rynku będzie nieskończona liczba firm, to nie będzie możliwości dokonywania jakichkolwiek manipulacji cenowych. Wtedy, jeśli jakakolwiek firma podwyższy cenę w stosunku do wszystkich innych firm, no to oczywiście przegra w konkurencji z tymi innymi firmami, natomiast jeśli obniży ceny poniżej tego poziomu, na jakim tęże cenę ustaliły inne firmy, to będzie musiała produkować poniżej kosztów i w związku z tym też się skaże na bankructwo. Więc to wedle szkoły neoklasycznej jest istnienie nieskończonej liczby firm jest warunkiem istnienia konkurencji doskonałej tego stanu, gdzie niemożliwe są jakiekolwiek manipulacje cenowe. I w związku z tym w literaturze neoklasycznej monopolistę definiuje się jako wyłącznego dostarczyciela danego dobra i usługi, bo jeśli mamy takiego pojedynczego dostarczyciela, no to mamy do czynienia z sytuacją, która jest diametralnym przeciwieństwem tej sytuacji, jaką jest konkurencja doskonała, bo wtedy właśnie, znaczy zgodnie z tym podejściem neoklasycznym, możliwe są jakieś takie manipulacje cenowe. Możliwe jest, że ten wyłączny dostarczyciel danego dobra bądź usługi tą cenę winduje znacznie powyżej kosztów produkcji, i w związku z tym otrzymuje pewnego rodzaju nadwyżkę, pewnego rodzaju naddatek, jakim jest rzekomo tak zwana renta monopolistyczna. Mamy tam do czynienia z sytuacją, w której krańcowy przychód nie równoważy się z krańcowymi kosztami, tylko jest znacznie powyżej nich. I w tej pierwszej części swojej prezentacji chciałbym się zająć próbą skrytykowania tego rodzaju podejścia neoklasycznego, które uważam, którego niedostatki biorą się głównie z niewzięcia pod uwagę tych wszystkich aspektów, na które szczególny nacisk kładzie właśnie szkoła austriacka. A więc pierwszym tego rodzaju niedociągnięciem, pierwszym tego rodzaju aspektem, na który w kontekście omawiania tego zjawiska, jaką jest rzekoma renta monopoliczna, nie kładzie się w tej literaturze neoklasycznej wystarczającego nacisku, jest subiektywizm, właśnie konsekwentnie traktowany subiektywizm. Jak już powiedziałem w swojej pierwszej prezentacji, wartość ekonomiczna poszczególnych dóbr i usług nie bierze się absolutnie z ich obiektywnych, fizycznych właściwości, tylko z ich właściwości subiektywnych. Z tego, w jakim stopniu poszczególne dobra i usługi są w stanie wchodzić w produktywną relację z preferencjami poszczególnych konsumentów. Nie jest istotny ten fizyczny substrat jakiegoś dobra, tylko, no, używając języka hajekowskiego, pewne fakty społeczne czy fakty instytucjonalne, które są w niego wbudowane. Można sobie wyobrazić, że mamy dwie identyczne, zupełnie identyczne pod względem fizycznym gitary, ale wiadomo, że tylko na jednej z nich grał Elvis Presley.
I w związku z tym ta gitara może dziesiątki, nawet setki razy przekraczać, jeśli chodzi o swoją wartość rynkową, tą drugą gitarę. Wystarczy, że z nią jest powiązany taki wystarczająco rozbudowany zbiór pewnych faktów społecznych. Musi istnieć pewna wystarczająco szeroko rozpowszechniona wiedza, że faktycznie Elvis Presley na niej grał, i musi być jakaś ciągłość komunikowania tej wiedzy, która sprawia, że osoby, które obecnie, powiedzmy, na aukcji konkurują o zdobycie własności nad tą gitarą, mają świadomość tego, że Elvis Presley na niej grał i no i przedstawia to dla nich znaczną wartość. Uważają, że to jest rzetelna, faktyczna wiedza, a z posiadaniem tej gitary wiąże się bardzo specyficzna, indywidualna, psychologiczna satysfakcja. Także widzimy tutaj, że nawet jeśli poszczególne dobra są w stanie wykazywać tylko ograniczoną liczbę cech fizycznych, to są one w stanie wykazywać praktycznie nieograniczoną liczbę tych cech subiektywnych, i dlatego, że istnieje praktycznie nieskończona liczba, nieskończona możliwość różnicowania indywidualnych, subiektywnych preferencji, potrzeb, zachcianek poszczególnych konsumentów. I co z tego wynika? Wynika z tego wniosek bardzo istotny. Wniosek ten można by określić w sposób następujący. Może nie tyle monopol rozumiany właśnie jako wyłączność na dostarczanie pewnego dobra bądź usługi jest zjawiskiem powszechnym, to może by było zbyt hiperboliczne ujęcie sprawy, ale jest z całą pewnością zjawiskiem no, znacznie częstszym niż to by sugerowała ta literatura neoklasyczna. Zwłaszcza to zjawisko tego rzekomego monopolu też, można powiedzieć, staje się tym powszechniejsze, w im większym stopniu rozwinięta jest dana gospodarka. W im większym stopniu ona staje się tak zwaną gospodarką opartą na wiedzy. Istnieje taki stosunkowo popularny termin w nauce o zarządzaniu, jak gospodarka oparta na wiedzy, czyli ta gospodarka, gdzie w coraz większym stopniu rozmaite dobra i usługi właśnie zawierają w sobie te elementy coraz ściślej subiektywistyczne, powiązane z, znowu używając języka Hayekowskiego, z jakąś taką ściśle zindywidualizowaną, subiektywizowaną wiedzą kontekstową, czy też wiedzą utajoną poszczególnych osób, które wnoszą właśnie swój jakiś taki indywidualny, intelektualny, kognitywny wkład w powstanie i gospodarowanie danym dobrem. No i też oczywiście w wszelkiego rodzaju obszarach twórczych tą taką subiektywizację i indywidualizację dóbr widać. No, posługując się przykładem bardzo bliskim tego otoczenia, w którym obecnie przebywamy, można by na dobrą sprawę powiedzieć, że wszyscy wykładowcy uczestniczący w zimowej szkole Instytutu Misesa są monopolistami, no bo każdy z nich ma monopol na wygłaszanie tego rodzaju wykładów. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale ktoś inny też przecież może mówić o szkole austriackiej. Być może tak, ale nie w dokładnie taki sam sposób. Nie przy użyciu dokładnie tych samych przykładów. Nie przy użyciu tych samych, jeśli można to tak określić, zdolności prezentacyjnych. Ktoś by znów mógł powiedzieć, ale jeśli te wykłady są publicznie dostępne, na przykład nagrane, no to ktoś by mógł spróbować je skopiować kropka w kropkę. Tego też by nie mógł zrobić, bo nie mógłby przewidzieć, w jakim stopniu na przykład wykładowcy będą różnicować zawartość tych wykładów z edycji na edycję. A poza tym no, nigdy nie skopiuje w sposób ścisły osobowości konkretnego wykładowcy, jego, powiedzmy, jakiejś reputacji wynikającej z tego, że on jak gdyby ten wykład wygłasza w pewnej szerszej oprawie jakiegoś dorobku twórczego i tak dalej. Przenosząc to z kolei na jakiś obszar działalności kulturowej, no można powiedzieć, że na przykład Tolkien był monopolistą w zakresie pisania książek o Śródziemiu. I tutaj już nie chcę wchodzić nawet w argumenty za czy przeciw tej tak zwanej własności intelektualnej. Nawet jeśli byśmy całkowicie odrzucili to pojęcie własności intelektualnej, to wciąż można by na gruncie konsekwentnie rozumianej marginalistyczno-subiektywistycznej teorii wartości argumentować, że Tolkien, jak i każdy inny wzięty pisarz, którego naprawdę ktoś chce czytać, jest monopolistą w tym rozumieniu neoklasycznym w zakresie tworzenia pewnych konkretnych dóbr kultury, na których to tworzenie składa się jego indywidualny talent, jego indywidualne przemyślenia, jego indywidualne doświadczenie, jego właśnie wiedza kontekstowa, wiedza utajona i tak dalej.
W związku z tym, jak już podkreślałem, ta neoklasycznie rozumiana monopolizacja tworzenia rozmaitych dóbr i usług jest zjawiskiem znacznie bardziej powszechnym, niż by się mogło wydawać. I co jeszcze z tego wynika? Jako że już w poprzednich wykładach z całą pewnością Państwo się spotkali z takim pojęciem jak teoria imputacji, jako że imputujemy wartość użytkową poszczególnych dóbr finalnych do czynników produkcji, które służyły ich wytworzeniu, to też możemy powiedzieć, że ci quasi-monopoliści właśnie, którzy wykorzystują swoje indywidualne, subiektywne, ściśle kontekstowe, utajone, niewerbalizowalne zdolności intelektualne, artystyczne, charakterologiczne i tak dalej przy tworzeniu rozmaitych dóbr i usług, są na dobrą sprawę jedynymi, którzy są w stanie, przynajmniej od tej strony popytowej, wycenić koszty związane z wytworzeniem tego rodzaju dóbr. I w związku z tym, jeśli taki teoretyk neoklasyczny twierdzi, że ktoś tam czerpie niecną rentę monopoliczną, ponieważ produkuje, ponieważ w tej sytuacji, w jakiej on się znajduje, krańcowy przychód nie równa się krańcowemu kosztowi, to można mu powiedzieć, a kimże ty jesteś, żeby decydować, jaki jest ten krańcowy koszt produkcji danego dobra? O tym może decydować tylko ten, który właśnie te swoje unikatowe talenty, te unikatowe czynniki produkcji dostarczył i dzięki nim to dobro wytworzył. Także widzimy, że tutaj przynajmniej na dwóch płaszczyznach ta neoklasyczna definicja monopolu może być w jakimś stopniu podmyta, w jakimś stopniu podważona. I na bazie właśnie tego rodzaju wniosków, czy też argumentów natury subiektywistycznej, Murray Rothbard zaproponował w swoim dziele Man, Economy and State, czyli w ekonomii wolnego rynku, alternatywną teorię monopolu. I co ciekawe, on był w zasadzie pierwszym, który wyartykułował taką sensu stricto austriacką teorię monopolu, bo u Ludwika von Misesa wciąż znajdujemy w zasadzie taką, jeśli nie neoklasyczną, to przynajmniej neoklasycyzującą definicję monopolu, zgodnie z którą wyłączny dostarczyciel danego dobra i usługi może rzeczywiście godzić jakoś w to najistotniejsze kryterium, jaką jest suwerenność konsumencka. To znaczy on ma jakąś rzekomo władzę nad tym suwerennym konsumentem. A tymczasem Rothbard mówi nie, bo jeśli nie ma żadnych barier wejścia na rynek, jeśli na rynku znajduje się tak wielu producentów danego dobra, ilu tylko chce się na nim znaleźć, i w momencie, kiedy konsumenci od strony tej popytowej mogą swobodnie dyskontować tę cenę, jaką producent danego dobra, czy ogół producentów danego dobra wyznaczył, czy wyznaczyli, to tam każda w ten sposób swobodnie się kształtująca cena jest ceną konkurencyjną, niezależnie od tego, ile producentów danego dobra istnieje. Ponieważ, jako się rzekło, ta cena od strony podażowej może być obiektywnie wyceniana wyłącznie przez tych, którzy okazali się na tyle kompetentni, że to dobro dostarczyli. A ile się osób na tyle kompetentnych okazało, no to decyduje ten właśnie wolny rynek, tam gdzie nie ma barier wejścia. A ogół konsumentów może ewentualnie tę cenę jakoś dyskontować albo podwyższać, no już w zależności właśnie na ekspresję tych swoich indywidualnych skal preferencji. Także teoria monopolu według Rothbarda brzmi tak. Każda cena, która się wykształci na wolnym rynku, jest ceną konkurencyjną. Albo innymi słowy, na wolnym rynku nie da się poczynić żadnego logicznie sensownego rozróżnienia na cenę konkurencyjną i cenę monopolistyczną. O cenach monopolistycznych możemy mówić tylko i wyłącznie tam, gdzie tworzone są sztuczne bariery wejścia na rynek, czyli bariery polityczne, bariery wynikające z użycia tych tak zwanych środków politycznych, używając języka oppenheimerowskiego, gdzie mamy do czynienia z przyznawaniem jakichś specjalnych grantów bądź subsydiów, albo kwintesencją tej teorii jest przyznawanie jakichś przywilejów monopolistycznych, czyli właśnie wyłącznej możliwości świadczenia pewnego rodzaju usług, wyłącznej możliwości tworzenia pewnego rodzaju dóbr, który to przywilej sprawia, że można siłowo
przy użyciu czy przy wsparciu monopolistycznego aparatu przemocy eliminować ewentualnych konkurentów. I Rothbard mówi tak, dopiero wtedy tam jesteśmy w stanie poczynić logicznie sensowne rozróżnienie na cenę konkurencyjną i cenę monopolistyczną. Jako, że siłowo eliminuje się ewentualną konkurencję, tylko ten pupilek aparatu politycznego jest w stanie pewne dobra bądź usługi wytwarzać, to nie jest to cena konkurencyjna, dlatego że możemy założyć, że gdyby te bariery wejścia na rynek zostały zniesione, to mogliby się pojawić jacyś dostarczyciele no, jakichś dóbr alternatywnych, jakichś bardzo bliskich substytutów. No, trudno do końca powiedzieć, jak można by je różnicować i kategoryzować z uwagi na ten element subiektywistyczny, ale no, mielibyśmy do czynienia w każdym razie z możliwością zaoferowania pewnej alternatywy, która jest tutaj w sposób siłowy eliminowana. No i kolejny wniosek, który wypływa z tej rothbardowskiej teorii monopolu, to jest jak gdyby wniosek, który odwraca tą neoklasyczną teorię monopolu o 180 stopni, bo ta neoklasyczna teoria monopolu widziała właśnie w aparacie politycznym, w aparacie państwowym jakiś czynnik korygujący sytuację na rynku, sprzyjający efektywności rynkowej poprzez eliminację monopoli. A Rothbard twierdzi inaczej. Najgroźniejszym ze wszystkich monopoli jest właśnie monopolistyczny aparat przemocy, czyli państwo, ponieważ to jest tego rodzaju instytucja, która ma unikatową, nie tylko sama jest monopolem w zakresie świadczenia pewnych usług, na przykład usług ochronnych i sądowniczych, w dodatku siłowym monopolem, czyli takim, który nie tylko może jako jedyny dostarczyciel pewnych dóbr i usług ustalać jednoznacznie ich ceny, modyfikować je w sposób arbitralny w czasie i tak dalej. I jeszcze wmuszać te dobra i usługi w innych, co w ogóle stoi pod znakiem zapytania to, czy można je traktować jako dobra i usługi. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest to, że on też może tworzyć inne monopole właśnie z uwagi na przyznawanie rozmaitym instytucjom, rozmaitym organizacjom, rozmaitym przedsiębiorstwom tego wyłącznego przywileju świadczenia pewnych innych dóbr i usług, czasem też obligowania członków społeczeństwa do nabywania tych świadczonych przez nich dóbr i usług. Więc tutaj przynajmniej na kilku płaszczyznach pojawia się to logiczne pole, na którym możemy poczynić sensowne, logicznie znaczące rozróżnienie na cenę monopolistyczną i cenę konkurencyjną. Także tyle może na temat tych elementów subiektywistycznych, które pozwalają nam zmodyfikować czy też odrzucić tą teorię neoklasyczną, zastąpić ją teorią, która w bardziej konsekwentny sposób te subiektywistyczne elementy bierze pod uwagę. Kolejny element, na który duży nacisk kładzie szkoła austriacka i który pozwala nam w sposób taki rozsądniejszy, bardziej można powiedzieć taki właśnie realistyczny spojrzeć na kwestię monopolu, to jest wątek przedsiębiorczości, który jest bardzo silnie obecny w teorii austriackiej, a w stosunkowo niewielkim stopniu obecny w teorii neoklasycznej. Wzięcie pod uwagę kwestii przedsiębiorczości i tego przedsiębiorczego procesu rynkowego, który rozciąga się w czasie. A więc jeśli weźmiemy pod uwagę tą kwestię przedsiębiorczości, to też utrudnia nam takie jednoznaczne stwierdzenie, że jeśli mamy do czynienia z jakimś wyłącznym dostarczycielem danego dobra i usługi, który to dane dobro i usługę sprzedaje po czymś, co nam się wydaje wysoką ceną, to jeśli weźmiemy pod uwagę te czynniki związane z kwestią przedsiębiorczości, to znacznie trudniej jest nam to zakwalifikować jako jakąś rentę monopolistyczną, która jest przejawem niedoskonałości rynkowej. Bo to by znaczyło, że my uzurpujemy sobie prawo lepszego, sprawniejszego przewidywania niepewnej przyszłości, zmiany tej konstelacji danych rynkowych w czasie, niż tenże właśnie przedsiębiorca. Bo przecież, jeśli dany przedsiębiorca, dajmy na to, antycypuje, że popyt na wytwarzane przez niego dobro jest do pewnego stopnia nieelastyczny, przynajmniej w krótkim okresie czasu i w związku z tym uważa, że może sobie pozwolić na krótkoterminowe podwyższenie ceny produkowanego przez siebie dobra, powiedzmy jabłek, to jest producent jabłek, to on może to czynić z tego względu, że przewiduje, że z jakichś względów w niedalekiej przyszłości popyt na jabłka znacznie spadnie, a wzrośnie na przykład popyt na gruszki i on może chcieć podwyższyć tą cenę i uzyskać jakiś dodatkowy przychód po to, żeby przeobrazić profil swojej działalności i na przykład przeorientować się na produkcję gruszek,
Dlatego, że on działa już cały czas z myślą o przyszłości. On przewiduje zmieniającą się konstelację danych związanych z dostępnością rozmaitych czynników produkcji, zmieniających się gustów i smaków konsumenckich, zmieniających się możliwości technologicznych i tak dalej. Więc znowu, używając języka hajekowskiego, jakaś taka epistemologiczna arogancja, jakaś taka, no jakieś takie twierdzenie, że posiada się pewną wiedzę uprzywilejowaną, zawiera się w stawianiu się w pozycji takiego neoklasycznego teoretyka, który mówi, to jest renta monopolistyczna. Kto wie, a może to jest po prostu element indywidualnego osądu przedsiębiorczego, który może się okazać słuszny, może się okazać niesłuszny. To już przedsiębiorca poniesie uzyska stosowną nagrodę albo poniesie stosowną karę, w miarę jak ten proces rynkowy się będzie rozwijał w czasie. Natomiast mówię, jeśli ktoś stawia się w roli takiego teoretyka, który klasyfikuje pewnego rodzaju zmiany w konstelacji cenowej jako chęć czerpania renty monopolistycznej, pomimo że mamy do czynienia ze środowiskiem wolnorynkowym, gdzie nie mamy tych barier wejścia na rynek, no to można twierdzić, że w tym się, jako się rzekło, zawiera taka epistemologiczna arogancja związana z zignorowaniem kwestii związanych z przedsiębiorczością i procesem rynkowym. Więc to jest kolejna rzecz, o której warto w tym kontekście pamiętać. Kolejna rzecz, również związana z kwestiami procesu rynkowego, jest to, że takie łatwe klasyfikowanie pewnych, no powiedzmy, pewnych wysokich stóp zysku jako przejawów renty monopolistycznej znowu jest oparte na pewnego rodzaju statycznej wizji świata. Statycznej wizji świata, która nie uwzględnia faktu, że tego rodzaju wysokie stopy zwrotu są na wolnym rynku, ja znowu, jako się rzekło, tam gdzie nie ma barier wejścia na ten rynek, bardzo istotnym sygnałem i bardzo istotnym czynnikiem motywacyjnym, który skłania innych potencjalnych przedsiębiorców, ażeby wejść właśnie w dany konkretny obszar, w daną konkretną niszę i ją w większym stopniu nasycić jakimiś bliskimi substytutami danego dobra, jakimiś konkurencyjnymi dobrami i tym samym zbić te stopy zwrotu. Innymi słowy, ta neoklasyczna teoria monopolu, oparta na pewnej statycznej wizji świata, ignoruje tego rodzaju potencjalne wydarzenia czy czynniki, jak te czynniki, o których ja wspominałem w swoim wczorajszym wykładzie o przedsiębiorczości, czyli czynniki takie jak ta szumpeterowska innowacyjność i kircnerowska baczność, czujność, spostrzegawczość, czyli te czynniki, które właśnie wysyłają stosowny sygnał wszystkim dodatkowym kandydatom na przedsiębiorców, że tutaj mamy do czynienia z pewnymi niewyeksploatowanymi jeszcze do końca okazjami do osiągnięcia zysku. Więc jeśli mamy, dajmy na to, w danych konkretnych okolicznościach miejsca i czasu jednego, jedynego wydobywcę złota, no to znowu przejawem daleko posuniętej epistemologicznej arogancji jest stwierdzenie, że to jest monopolista, tak musi zostać. Jeśli on dzięki byciu tym właśnie wyłącznym wydobywcą i producentem złota w danej niszy osiąga wysokie stopy zwrotu, no to to zachęca innych przedsiębiorców do tego, żeby też zajęli się właśnie w ramach tego innowacyjnego procesu szumpeterowskiego, na przykład szukaniem nowych, alternatywnych źródeł pozyskania pewnych surowców, albo odkrycia na przykład nowych żył złota, albo na przykład dzięki jakiejś innowacji naukowej wytworzeniu sztucznym jakichś takich substancji, które będą w stosownych procesach produkcyjnych pełniły rolę zastępnika dla złota. Czyli znowu, jeśli weźmiemy w sposób bardzo rzetelny pod uwagę tą kwestię procesu rynkowego i przedsiębiorczości i wszystkich związanych z tym czynników, szumpeterowskiej innowacji, kircnerowskiej baczności i tak dalej, to znowu ta statyczna wizja świata, jaka się przejawia w wizji neoklasycznej, musi nam się wydać bardzo nieadekwatna, jeśli chodzi o rzetelne definiowanie tego, czym jest albo czym nie jest monopol i czym jest albo czym nie jest nieefektywność rynkowa w tych czy innych okolicznościach miejsca i czasu. Kolejna rzecz, którą myślę warto tutaj wziąć pod uwagę, to jest kwestia suwerenności konsumenckiej, tak zwanej suwerenności konsumenckiej.
W tej literaturze neoklasycznej, czy w każdym razie inspirowanej literaturą neoklasyczną, pojawia się taka sugestia, że monopolista, znowu rozumiany jako wyłączny dostarczyciel pewnego dobra bądź usługi, jest kimś, kto idzie pod prąd suwerenności konsumenckiej, że on w ten sposób uzyskuje pewną władzę nad tym suwerennym konsumentem, zaspokajanie potrzeb którego jest tym ostatecznym kryterium efektywności rynkowej. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że przecież przedsiębiorca też jest konsumentem. I dlaczego mielibyśmy w tym kontekście dyskontować czy jakoś dezawuować jego suwerenność konsumencką? Jeśli przedsiębiorca, znowu wracając do jednego z tych przykładów, którego użyłem wcześniej, wykorzystując antycypowaną, krótkoterminową nieelastyczność popytu na jabłka, podwyższa ceny jabłek i zdobywa w związku z tym jakieś dodatkowe fundusze, to dlaczego, jeśli on na przykład to postanowi przeznaczyć na jakąś dodatkową, tymczasowo wzmożoną konsumpcję osobistą, to uznać to za jakiś przejaw niedoskonałości rynkowej? On w ten sposób też egzekwuje swoją suwerenność konsumencką. Każdy konsument, jak gdyby w tym systemie produktywnego, wzajemnego zaspokajania dóbr i usług, każdy konsument musi być producentem, a każdy producent jest producentem po to, żeby w przyszłości być konsumentem. Więc suwerenność konsumencka przedsiębiorcy też jest tutaj istotna. To jest jedna rzecz, o której warto pamiętać w tym kontekście. A druga rzecz jest taka, że znowu, jeśli w sposób naprawdę konsekwentny traktujemy subiektywistyczną teorię wartości, to zwłaszcza w takiej bardzo zaawansowanej gospodarce, gdzie właśnie przedsiębiorczość i związane z nią czynniki produkcji, takie jak ta właśnie niewerbalizowalna, utajona, kontekstowa wiedza stają się szczególnie ważne, trudno czasem odróżnić czyste dobra konsumpcyjne od czystych czynników produkcji. To, co się nam może wydawać dobrem konsumpcyjnym, może tak naprawdę się okazać w jakimś sensie czynnikiem produkcji. I co ja mam na myśli? Można to zilustrować następującym przykładem. Jeśli mamy tego przedsiębiorcę, który uzyskuje krótkofalowo pewne dodatkowe przychody wskutek podwyższenia ceny swoich produktów i przeznacza je na przykład podróż jachtem dookoła świata, to ktoś by mógł powiedzieć, ach, to jest czysta konsumpcja, to jest wykorzystywanie przez niego jego monopolistycznej pozycji i tak dalej, ale ktoś inny mógłby powiedzieć, że to jest sposób, w jaki on odpoczywa, a tym samym ładuje swoje intelektualne akumulatory, jeśli tak to można określić, i w ten sposób odzyskuje czy odnawia swój produkcyjny potencjał, który potem mu znowu umożliwi skuteczne zaspokajanie potrzeb konsumentów. To jest jedna rzecz, którą można powiedzieć w tym kontekście. Inna rzecz, którą można powiedzieć w tym kontekście, to jest to, że na przykład on, znowu, jeśli wracamy do tego przykładu, że on odbywa podróż jachtem dookoła świata, to on na bazie swoich rozmaitych doświadczeń, które zbierze w różnych egzotycznych krajach, które odwiedzi, może wykształcić sobie w swoim umyśle jakieś dodatkowe pomysły, nowe pomysły co do tego, jak swoje przedsiębiorstwo rozwijać, w jaki sposób zadbać o to, żeby ono pozostawało w wystarczającym stopniu innowacyjne i tak dalej. Także o tym warto pamiętać, że jedną z konsekwencji takiego zasadniczego, konsekwentnego traktowania subiektywistycznej teorii wartości i wniosków z niej płynących jest to, że czasem, zwłaszcza w tej tak zwanej gospodarce opartej na wiedzy, czy w świecie, w którym przedsiębiorczość, czyli innowacyjność, spostrzegawczość, kreatywność i tak dalej pełnią coraz większą funkcję, trudno czasem jest odróżnić dobro konsumpcyjne od czynnika produkcji, takiego właśnie bardzo ściśle zsubiektywizowanego, zindywidualizowanego czynnika produkcji, który właśnie w takiej statycznej, mało subiektywistycznej teorii neoklasycznej pozwala na rzucanie łatwych i szybkich oskarżeń o bycie monopolistą. To jest kolejna istotna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. I myślę, że to już ostatnia rzecz, o której powiem, to jest to, że istnieją też w ramach systemu wolnorynkowego pewne naturalne wykazuje on pewne naturalne cechy, które uniemożliwiają wykształcenie się na nim jednego wielkiego kartelu.
Monopolu rozumianego jako jeden wielki kartel, jedyny użytkownik pewnych konkretnych czynników produkcji. I to też jest bardzo istotny wkład Rothbarda, który rozwinął w sposób twórczy argument kalkulacyjny Misesa, o którym była mowa w poprzednim wykładzie. Bo Rothbard w pewnym miejscu w Man, Economy and State mówi tak. Tak naprawdę argument kalkulacyjny Misesa nie tyczy się wyłącznie socjalizmu rozumianego jako jakiś system polityczny, system, w którym następuje siłowe zniesienie prywatnej własności czynników produkcji, tylko jest to argument, który znajduje zastosowanie również do analizy pewnych hipotetycznych scenariuszy, które mogłyby bądź nie mogłyby wystąpić na wolnym rynku. I Rothbard mówi, że na wolnym rynku wskutek procesu na przykład łączenia się ze sobą rozmaitych firm, jakichś fuzji podyktowanych powiedzmy względami takimi jak korzyści wynikające z efektów skali, z wertykalnej integracji i tak dalej, też nigdy nie powstanie jedna wielka firma, jeden wielki kartel. Jakiś taki quasi-rynkowy odpowiednik socjalizmu nie powstanie, ponieważ istnieje pewna górna granica rozmiaru, jaką może osiągnąć firma na wolnym rynku i to jest tą granicą jest ten punkt, w którym wyeliminowane zostaną rynki związane z obrotem poszczególnymi czynnikami produkcji. W momencie, kiedy dana firma rosnąc, pęczniejąc, stanie się wyłącznym wytwórcą i wyłącznym użytkownikiem danego czynnika produkcji, to wtedy ta firma w odniesieniu do tego czynnika produkcji nie będzie się już mogła angażować w rachunek ekonomiczny, bo zniknie wiedza na temat kosztów alternatywnych, na temat alternatywnych zastosowań danego czynnika produkcji. Wtedy właśnie będziemy mieli do czynienia z takimi, znikną ceny, będą istniały tylko takie pseudoceny w duchu Oskara Langego, o których była mowa w poprzednim wykładzie. Takie wewnętrzne ceny transferowe w obrębie takiego wielkiego molocha, jakiegoś korporacyjnego, to właśnie będą takie pseudoceny, a więc ceny nieefektywne, nieumożliwiające angażowania się w rachunek ekonomiczny. Jeśli na przykład dział A danej firmy będzie produkował jakiś czynnik produkcji i potem będzie go sprzedawał działowi B danej firmy po jakichś tam wewnętrznych cenach transferowych, to te ceny nie będą odzwierciedlać z definicji relatywnej rzadkości danego dobra, nie będą odzwierciedlały antycypacji przedsiębiorców co do jego alternatywnych zastosowań, bo z definicji wtedy takich przedsiębiorców wraz z alternatywnymi osądami nie będzie i tak dalej. Więc myślę, że o tym warto pamiętać, że Rothbard w ten sposób twórczo rozwinął teorię Misesa i twierdził, że no, tego rodzaju wyspy quasi-socjalizmu, quasi-socjalistycznego korporacjonizmu się na wolnym rynku nie mogą wykształcić, bo jak tylko się wykształcą, to utracą możliwość dokonywania rachunku ekonomicznego w odniesieniu do pewnych czynników produkcji, no i tym samym skażą się na relatywną nieefektywność względem ewentualnych konkurentów, no, którzy by jakoś mogli skuteczniej ewentualnie wykorzystać te konkretne czynniki produkcji. Więc tutaj mamy bardzo istotny wniosek tyczący się tego, że taki quasi-socjalistyczny kartel staje się operacyjnie niesprawny z definicji i w związku z tym tam, gdzie nie ma żadnych subsydiów sztucznych, które pochodzących od właśnie państwa, czyli od tego monopolistycznego aparatu opresji, który może zdobywać środki za pomocą metod politycznych, a nie ekonomicznych, tam tego rodzaju molochy nie będą w stanie się utrzymać, nie będą w stanie sprawnie funkcjonować. Dobrze, no to jest w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć w ramach tego wystąpienia. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do dyskusji. Bo tak jak przy przedsiębiorstwach produkcyjnych, produkcyjne są dosyć łatwe do wskazania, tak przedsiębiorstwa usługowe mają z tym większy problem. No i tutaj jak to mniej więcej załatwić, no bo nie do końca wiem, co jest czynnikiem produkcji, a co jest konsumpcją tak naprawdę. Czy ta granica się jakoś tam zaciera, czy to... W kontekście czego? Bo nie dosłyszałem. W kontekście przedsiębiorstw usługowych.
No, tam czynnik produkcji nie jest tak do końca... A może jest to pan w stanie zilustrować jakimś przykładem, żebym to sobie lepiej mógł... Na przykład, pracuję w branży księgowej, w doradztwo podatkowe. No i jest kwestia tego, że no nie wiem, co jest do końca moim czynnikiem produkcji. Czy to są, literatura fachowa na przykład, to tak, no ale w sensie sam produkt, sama usługa, no nie do końca mogę to... Praca jest. Tak, usługi czasu. Czyli tylko praca, a reszta jest konsumpcją, czyli reszta, nie wiem, kosztów. Znaczy nie masz księgowości jakichś specyficznych, nie masz żadnych specyficznych środków produkcji, które można przypisać tylko tak, to masz czym przemyśleć. Ty możesz wejść do jakiegoś komputera, z jakichś tam oczywiście materiałów tam, jak się nazywa, papiery. Tak, ale one są niespecyficzne do twojej produkcji, tak? One są też we wszystkich innych tam nieskończonej ilości innych dziedzin występują. A twoim specyficznym dziennikiem produkcji jest twoja praca, która jest specyficzna, że ty masz pewne wiedzę i umiejętności, nie? Największy udział w pracach, jak wydasz pracę, to jest twój czynnik produkcji. No tak, wszystko jasne. Ale komputer też czynnik produkcji. No tak, ale firma wyzuje co rok. Ale w usługach te proporcje mogą być inne niż w przemyśle, to nie oznacza, że nie występują. Znaczy tak, nie wiem, że występują, to... One są niematerialne, tak można powiedzieć. Można powiedzieć, że w tym konkretnym działaniu, jakim jest twoje świadczenie pracy należy do doradztwa podatkowego, to komputer będzie właśnie dobrem kapitałowym, czynnikiem produkcji. A jeśli po godzinach na przykład chcesz sobie ułożyć pasjansa na tym komputerze w ramach relaksu, no to będziesz już... Ale to też, ja myślę, że to odnosi się do tego przykładu, jaki ja podałem. No trudno powiedzieć, czy to jest konsumpcja, czy to jest czynnik produkcji. Jeśli to cię relaksuje i to pozwala ci... odświeżyć umysł, naładować na powrót te akumulatory intelektualne, to można to też traktować jako czynnik produkcji. Mi się wydaje, że konsekwentne, naprawdę świadome podejście do tej teorii subiektywistycznej sprawia, że o ile posiadamy pewne takie ogólne zasady heurystyczne, które nam pozwalają na analityczne rozróżnienie na czynniki produkcji, czynniki dobra konsumpcyjne, no bo wiadomo, że są jakieś takie analityczne różnice, ale wydaje mi się, że w im większym stopniu idziemy w kierunku zwłaszcza tej takiej gospodarki opartej na wiedzy, na tych indywidualnych umiejętnościach intelektualnych, tam ta granica w praktyce czasem się zaciera, że taki dany czynnik może zarówno wykazywać cechy dobra konsumpcyjnego, jak i czynnika produkcji. Wydaje mi się to akurat bardzo zdrowe, również z takiego psychologicznego punktu widzenia. Bo to może sugerować, że łączy się przyjemne z pożytecznym w najlepszym tego słowa znaczeniu. Oczywiście nie chcemy tego traktować jako usprawiedliwienie nadmiernego angażowania się w coś, co rzeczywiście już będzie wydawało się czystą konsumpcją. Dzięki. Ja mam takie pytanie, tak. Razy, bo czasami ja się spotykam z tych tam się mówi, że na przykład ograniczona jest konkurencja, bo jakiś podmiot zaczyna mieć większy udział w rynku, czyli na zasadzie powrót na tą teorię konkurencji doskonale, tak. Tam musi być nieskończenie wielkich konkurentów. No nie wiem, czemu zawsze jest taki przykład często podawany Google, ale Google, tej wyszukiwarki Google jako monopolisty, a ja to bardzo często słyszę. I jeszcze takie, można powiedzieć, drugie pytanie. Druga część. Czy nie uważasz, że ta teoria konkurencji doskonale ma taką wewnętrzną sprzeczność w tym kontekście, że tam są te cztery założenia, prawda? No i jeżeli z jednej strony się powołują na to, że musi być nieskończenie im więcej, tym lepiej, to mamy konkurencję, jakby to jest ograniczone, a z drugiej strony się powołują na te bariery wejścia, wyjścia, no to jak oni ograniczają to, no to przeczą sami sobie, tak jakby, jeżeli się powołują na tą teorię, tak? Czy to jest taka wewnętrzna sprzeczność tej teorii wtedy? No tak mi się wydaje, że to jest pewna wewnętrzna sprzeczność, którą właśnie bardzo dobrze eksploatuje Rothbard. Dzięki temu on tą teorię jest tak naprawdę w stanie obrócić o 180 stopni. Mówi, że prawdziwym źródłem monopolizacji jest właśnie jakiś taki aparat, który jest w stanie tworzyć polityczne bariery wejścia na rynek pod pretekstem dbania o odpowiedni poziom konkurencyjności. A w sensie przedsiębiorczości czy konkurencji, no to rynek nie tyle tworzy monopole, co nawet przez pewnym okresie dłuższym czasu dostaje podmiot dominujący, jeśli to tak można powiedzieć. Ale to nie jest monopol. No to nie jest monopol. No, z jednej strony znaczy są różne społeczne funkcje zysku, tak? Nawet takiego zysku podmiotu dominującego. To o tym pisał Mises bardzo wdzięcznie w swoim eseju
właśnie profit and loss. Nie jestem pewien, czy to było na polski przetłumaczone. Z jednej strony świadczy to o, przynajmniej w danych okolicznościach miejsca i czasu, relatywnie większej kompetencji tego podmiotu dominującego, a więc właśnie satysfakcjonowaniu tego kryterium, jaki jest suwerenność, konkurencja. Z drugiej strony no, to motywuje ten podmiot dominujący, żeby on cały czas był dominujący i tym samym skutecznie zaspokajał potrzeby konsumentów, ale jeszcze z trzeciej strony to jest czynnik, który dominuje, motywuje wszystkich potencjalnych konkurentów. Natomiast historia gospodarcza, myślę, że jednoznacznie wskazuje, że nie ma żadnych podmiotów dominujących. Jeśli weźmiemy wystarczająco długi okres czasowy, to każdy były podmiot dominujący traci z czasem swoją pozycję. Także i myślę, że to jest zgodne z takimi też no, pokrewnymi teoriami, czy to socjologicznymi, czy to psychologicznymi, czy to jakieś teorie o cyrkulacji elit, którą wyartykułował Pareto i tak dalej. No, zmienność danych rynkowych jest wystarczająco silna, wystarczająco natężona, że ona będzie doprowadzać do tego rodzaju przetasowania w strukturze podmiotów mniej lub bardziej dominujących, co jest przejawem jak gdyby takiego właśnie dynamizmu, a tym samym efektywności systemu wolnorynkowego, czyli takiego, gdzie mamy do czynienia z ogółem swobodnie dokonujących się transakcji i swobodą eksploatowania swoich indywidualnych talentów i dostrajania ich do zmieniających się okoliczności miejsca i czasu. Natomiast, a jeszcze w odniesieniu do Google'a, to też to wydaje mi się, że to nawet na gruncie teorii neoklasycznej jest trudne do zrozumienia, bo przecież są alternatywy i nawet ktoś by mógł powiedzieć, że Google z uwagi na swoją pozycję dominującą tworzy jakieś takie dodatkowe przewagi konkurencyjne dla tych innych wyszukiwarek, bo można zawsze oskarżyć Google'a, że on tam jest w zmowie z jakimiś podmiotami politycznymi, śledzi, zbiera dane i tak dalej, a jakiś tam DuckDuckGo czy jakaś inna wyszukiwarka właśnie nie gwarantuje prywatność i tak dalej. A to właśnie to, co się powołuje na ten pierwszy warunek, że mamy mniej podmiotów, bo Google zamiera tak. Tak. Ale z drugiej strony powołują się na ten kolejny, że no, bariery wejścia, tak. Tak, więc to tak chodzi, że a czego Google wskazują, to nie wiem akurat. Mm-hmm. Wydaje mi się, że kierują się tym pierwszym warunkiem, że po prostu konkurencji. Dziękuję. Słucham. Patrząc na ten monopol z punktu widzenia Rogada, załóżmy, że mamy firmę, która produkuje benzynę, to się nazywała Polgaz. Mm-hmm. I załóżmy, że taką Pol Oil i firmę, która produkuje gaz, Polgaz, i to będą firmy monopolistyczne w Polsce. Czy jakby konkurencja między nimi o to, o tych klientów, czy oni będą tankowali swoje samochody poprzez gaz, czy poprzez paliwo, czy to już nie jest pewnego rodzaju właśnie konkurencja taka, może nie wolnorynkowa, ale wewnątrz państwa. Czy można to traktować jako nie monopol wówczas?